Witajcie serdecznie, moi kochani. Tu ponownie ciocia Hania z pomysłowego kufra. Dzisiaj troszeczkę później, ale jak sami widzicie, czasami trudności zewnętrzne nie pozwalają być online wtedy, kiedy chcemy. No i mi dzisiaj jakoś internet się popsocił i niestety wcześniej nie mogłam się z wami połączyć, ale już jestem. A to, czyli czwartek, godzina 18:30. Co to takiego jest? Tak, dobrze myślicie. To czas na poczytajki, na które właśnie was serdecznie zapraszam. Dzisiaj wrócimy do przygód Krasnala Hałabały, napisanych przez Lucynę Krzemieniecką i wydanych przez wydawnictwo Nasza Księgarnia. Zajrzymy również do stałych już od jakiegoś czasu baśni świata, takiego zbioru wydanego w Warszawie, który ma w sobie mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo bajek, które pochodzą z całego świata. Czytamy je sobie co jakiś czas i staram się też wam troszkę więcej powiedzieć, co to mogło się dziać w danej bajce, bo nie wszystkie są takie zupełnie oczywiste, zupełnie jasne. Ale ponieważ jesteśmy już troszkę po czasie, a dzisiaj jest czwartek, więc czas na poczytajki. Usiądźcie sobie wygodnie albo połóżcie się gdzieś. Zaczęła się już taka pogoda, że coraz wcześniej będziemy chyba chodzić spać, bo będziemy bardzo zmęczeni tym, że na dworze jest szaro, buro i niekoniecznie ciepło, chociaż podobno dzisiaj jest ostatni ciepły dzień jesieni. Zobaczymy. Porozmawiamy o tym w następny czwartek za tydzień, a teraz chcecie bajki? Oto bajka, a przed nami poczytajka. Zapraszam serdecznie. Ostatnio Krasnal Hałabała próbował spotkać się z borsukiem na spacer, a z jeżykami chciał się pobawić. No, ale każde z tych zwierząt miało trochę inne plany. Być może dlatego, że u Krasnala zbliża się zima. To troszkę jak u nas, chociaż mam nadzieję, że zima jeszcze do nas nie przyjdzie, że nadal będziemy mieli piękną, ciepłą jesień. A teraz zajrzyjmy do Krasnala Hałabały. Dzisiaj rozdział o tym, jak Krasnal na wesele do baby Saby poszedł i o bukiecie szczęścia. Chodziła baba z chrustem po boru pustym. Pełną płachtę nazbierała i po boru spozirała. Spocząć bym rada. Chrust na plecach coraz to bardziej uwiera. I kucnęła baba Saba pod sosną dziuplastą dla odpoczynku. Aż tu nagle Hałabała nos z dziupli wyściubił i myśli. Siedzi baba z chrustem w boru pustym. Coś w tym musi być. Wyskoczył więc Krasnal na śnieg i babie się kłania pięknie. Do czego ten chrust, babo? A na ogień w chacie. A do czego ten ogień? Na wody grzanie. A do czego ta woda? A na klusek gotowanie. A do czego te kluski? A na wesele Józki. Ha! Dobrze, że się w porę dowiedziałem, woła Krasnal z zapałem. Zaprościsz mnie na wesele, będę miał uciechy wiele.
Baba Saba z podełba zerka na krasnalkowy płaszcz, skryciego futerka, co już mocno tu i tam wyłysiały, i powiada: będzie Kuba i Skwara i Sidrygi Barbara i Sidryga z Komigo, stary Brenda z Rzepigo. Co tam po tobie, nieboraku, w tym weselnym orszaku? Ale jednak zaproście mnie, babo, mówi krasnal już z nadzieją słabą. A baba chytrze okiem mrugnąwszy rzeczy: ano, niech będzie jak chcesz. Zaproszę cię na wesele i sama cię nawet w szparkę okienną wetknę i miodu wrześniowego udzielę, ale jak mi jedną rzecz uczynisz. A cóż to takiego mam uczynić jej mości? Pyta krasnal i aż bródką trzęsie z ciekawości. A baba na to: przynieś mi bukiet z lasu, ale taki, co szczęście do chaty sprowadza. Bukiet? Teraz? W zimie? Skądże go wezmę? Skądże? Ano, od tegoś krasnal byś sobie poczynał mądrze. Tylko ci powiadam od razu: bez bukietu mi się nie pokazuj. I to mówiąc, baba Saba siup, chrust na plecy i do chaty leci. A krasnal w miejscu stoi jak wryty i na śniegi dookolne popatruje. A zima była biała dookoła. Śnieżne puchy rozsypała, rozścieliła miękkie puchy świerką, sosną na poduchy, mchom porostą na kilimy. Niechaj znają serce zimy, myśli sobie hałabała. Co też baba powiedziała? W zimie bukiet dać jej? Skądże? Co tu począć, aby mądrze? Wiem już. Pójdę do niedźwiedzia. Może on coś będzie wiedział. I poszedł krasnal po śniegu do wielkiego matecznika, gdzie się jego przyjaciel niedźwiedź na całą zimę zamyka. Puka krasnal w drzewo. Mój ty drogi misiu, pomóżże mi dzisiaj. Powiedz mi, co to takiego być może, co by w lesie było, szczęście przynosiło i na bukiet mi się zdało. Niedźwiedź właśnie smacznie sobie spał, jak to w zimie. Przebudził się jednak i odmruknął: sen. Sen, krasnalu, to najlepsza rzecz, bo troski zimowe odgania precz. No tak, prawda, ale na bukiet mi się to nie zda, powiedział hałabała i poszedł zmartwiony dalej. Za chwilę puka do norki borsuka. Borsuczku w norze, poradzisz mi może, co to jest, co by w lesie było, szczęście przynosiło i na bukiet się zdało. Borsuk, który w swej norze spał, jak to w zimowej porze, odmruknął uprzejmie: mój hałabałku, sen to najszczęśliwsza rzecz, bo troski zimowe odgania precz. No tak, prawda, ale na bukiet mi się to nie zda. Zmartwił się krasnal i zamyślony, brnąc przez śniegi głębokie, do topoli wielkiej się zbliżył. A wśród topolowych gałązek siedziała ptaszyna,
czerwonoplamka, żółtopasiasta i czubiasta. Poznał ją zaraz hałabała i nadzieja mu zaświtała. Jemiołuszko z dalekiej północy, proszę cię z całej mocy, powiedz mi, co to takiego być może, co by w lesie było, szczęście przynosiło i na bukiet się zdało. A cóż by to takiego być mogło, jeśli nie jemioła? Jemiołuszka woła. Jest zieloniochna, ma jagod białe grona. Gdym głodna, szczęście przynosi mi ona. I na bukiet się zda. Jej trwałe zielone listki skórkowate w zimie niejedną zdabiają chatę. A no prawda! Tak, tak! Jakiż ma kulisty krzak! Ucieszył się Krasna. Sam jeden za bukiet starczy. Jął Krasnal powoli na topole się gramolić po bukiet jemiołowy. I poszedł Krasnal z bukietem na wesele. Baba Saba, zobaczywszy go z dala, krzyknęła: Aleś piękny krzaczek znalazł! I bardzo uradowana stawiła krzak do dzbana. I krzak zaraz okazał swą szczęśliwą moc. Bo Jacek, wnuczuś baby, co płakał całą noc, na widok krzaka wnet przestał płakać. A potem było wesele. Był Kuba i Skwara, i Sidrigi Barbara, i Sidriga z Kumigą, stary Brynda z Rzepigą, tańcowali oj dana! Od wieczora do rana tańcowali dokoła, aż się trzęsła jemioła. A hałabała siedział dość blisko i patrzył na weselisko. Siedział sobie w szparce w czerwonej marynarce, a baba Saba coraz to mu coś dobrego podtykała. A to placek z rodzynkiem, a to orzech w miodzie. Także hałabale kapało po brodzie. Taki przyjemny czas spędził nasz hałabała na weselu u Józki. A co było do jedzenia na weselu? No to już słyszeliście. Kluski, na które baba Saba gotowała pełen gar wody. Był też na pewno jakiś pyszny placek z rodzynkami i orzechy w miodzie. I goście bardzo dobrze się bawili, dużo tańczyli od wieczora do rana. Myślę, że ta zabawa była naprawdę udana. Zobaczmy, kochani, co następnego działo się u Krasnala. O, wiecie, że u Krasnala zima już minęła? Posłuchajcie, co się stało dalej. O wiośnie w lesie i o wiewiórki ważnym interesie. Spał sobie hałabała zimę długą, znużony wielce, w swej dziupli po wiewiórce na mchowej pościeli. Nóżki w czerwonych bamboszkach podwinął pod siebie i czekał, aż słonko wiosenne na dobre się rozzłoci na niebie. Coraz to się poderwał, ogienek na komineczku rozpalił, herbatki z lipowego kwiatu w garnuszeczku zaparzył, jagódką suszoną przegryzł albo laskowym orzeszkiem i dalej spał. I z jednego boczku na drugi boczek się przewracał. Aż się miotełka z gęsich piórek z oburzenia trząsła w kątku, że jej krasnal nie weźmie do zrobienia porządku. Paproszki bowiem sypały się z mchowej pościeli i nieporządek był wielki. Połowa marca już dawno minęła, a krasnal wciąż spał.
spać, smacznie spał. Aż tu nagle, któregoś dnia w południe, ktoś mu sen przerywa i stuk, puk, stuk, puk, do drzwi dziupli kołata. Kto tam? Pyta krasnal, podmuchową pierzynką się przeciągając, a gość na to. To ja, wiewiórki córka, z leśnego podwórka. Moja mama nie miała czasu przyjść sama, więc mnie przysłała do pana krasnala, żeby pan przyszedł do mamy w ważnym interesie. Mieszkamy opodal, w czarnym lesie. Owszem, powiada krasnal, pójdę, ale nie inaczej, póki się z wiosną nie zobaczę. Nie będę się przy byle pogodzie śpieszył. Taka już moja zasada. Przyjdź kiedy indziej. Trudna rada. Ależ proszę pana, mówi wiewiórka zatroskana. Przecież już pączki widać na głogu, a na suchej trawce na rozłogu słońce nie zgorzej świeci, a na młynarzowe dzieci tak, młynarzowe dzieci bazi szukają nad rzeką. Już wiosna niedaleko. Ale gdzież tam? Gdzież tam? Mruknął hałabała i chrapnął. Spał znowu jakiś czas, aż tu biegnie ktoś przez las. Biegnie ktoś zieloną drogą, rude uszy, rudy ogon i do dziupli stuk, puk. Kto tam? Pyta hałabała. To ja, wiewiórki córka z leśnego podwórka. Mama prosi, żeby pan przyszedł w ważnym interesie do naszej dziupli w czarnym lesie. Owszem, owszem, przyjść przyjdę, ale nie inaczej, póki się z wiosną nie zobaczę. Nie będę przy byle pogodzie nóg nadwyrężał. Taka już moja zasada. Przyjdź kiedy indziej. Trudna rada. Ależ, panie krasnalu, mówi wiewiórka pełna żalu. Toć już baba Saba naumyślnie przyszła do lasu po zawilce, toć już włosy zielone wierzbą rosną ponad rzeką. Wiosna już niedaleko. Na wspomnienie o babie Sabie zerwał się krasnal z pościeli i jednym oczkiem z dziupli na świat wyjrzał. Patrzy, a baba Saba stoi na pagórku. Fartuch ma kraciasty, a w nim jakieś kwiaty. To zawilce świeże, bieluchne, w małe powiązane pęczuchy. A każdy pęczuszek otulony w świeżutki meszek zielony. A baba Saba twarz pomarszczoną jak jesienne jabłko, co się już kwartał pod jabłonką wyleżało, pod słoneczko wyciąga i mruczy. Od 20 marca zagrzewa słonko, choć starca. Zagrzewa, zagrzewa, mówi hałabała. Zjedę. Ale to jeszcze nie wiosna, wiewiórko rudoskórko. Fiołków jeszcze nie ma. I uleczywszy wiewiórkę tą przemową, buch, krasnal na pościel muchową i chrapnął. Spał znów jakiś czas, aż tu biegnie ktoś przez las, zwinne, zgrabne daje susy, ruda kita, rude uszy i do dziupli stuk, puk. Kto tam? To ja, woła Rudas, starszy syn wiewiórczy. Niech się pan krasnal łaskawie w pościelce nie kurczy i przyjdzie do mej mamy w ważnym interesie. Toć już wiosna od dawna błąka się po lesie. Wpierw się do wstawania nie przymuszę, zanim nie zabrzmią fujarki pastusze, woła krasnal. Aż tu nagle brzmi z nad rzeczki głos wierzbowej fujareczki. Po powietrzu leci granie. No, niechże pan krasnal wstanie. Raz, dwa. Przetarł krasnal oczy i hop, jachnie skoczy. Chwycił miotełkę z kąta i prosi. Miotełko, ty z gęsich piórek oświeć, że mój garniturek wiosenny.
Miotełeczka w furku, furku, po wiosennym garniturku i w mig krasnal z dziupli. Hec! I biegnie na to miejsce, gdzie się zwykł co roku z wiosenką spotykać. Przybiegł wreszcie na to miejsce, kiedy las się kończy. Patrzy. Słońce nad polaną w złotej opończy. Sypie promieni całe wiązki na młodziuchne liście i gałązki. A fiołków w trawie gromada cała. Przystanął hałabała i woła. Ej, wiosenko, nie bądź taka, przybądź do mnie nieboraka, niechże cię zobaczę. Zapachniało mu nad głową fiołkowo, wiosenkowo, jakby nos wetknął znienacka w pachnidełka miłe. I nagle patrzy, panienka wiosenka w konwaliowych, sasankowych sukienkach. Uśmiechnęła się i mówi, jestem już. Każe świecić słonku, każe śpiewać ptakom. Będziesz mógł po lesie chodzić, nieboraku. Teraz to już nie będę mógł, wrzasnął krasnal i nie żałując nóg, w te pędy do wiewiórki rudoskórki pobiegł. Jakiś to ważny interes masz do mnie, ciekaw jestem ogromnie. A wiewiórka rudoskórka rudą główką kręci i mówi. Cała bieda w tym, że nie mam pamięci. Cztery dziuple w lesie miałam, a o jednej zapomniałam. Tam orzechów pełna dziupla, a tu mi się co dzień zapas uszczupla, a do nowych laskowych orzechów jeszcze daleko. Pamiętam, że mości hałabała był ze mną, gdym dziuple obierała. Dam orzechów mości krasnalowi, jak się nad tym trochę pogłowi. Ależ owszem, bardzo chętnie, wnet to sobie upamiętnie. Pierwsza dziupla była w tej sośnie, co pod nią krzywy pieniek rośnie. Druga dziupla była w tej sośnie, co pod nią borówka rośnie. Trzecia dziupla była w tej sośnie, co pod nią wilcze łyko rośnie. A czwarta dziupla była w tej sosence, co to ja się pod nią często kręcę. Nad pracowitości czarnych mrówek rozmyślając. I o ile mnie pamięć nie myli, to jeszcze w lutym zastałem cię w tej dziupli po obiadku sutym, jakaś się po ostatnim orzechu oblizywała w pośpiechu. A, to ci się przypomniało, mój kochany hałabało, pisnęła wiewiórka. Prawda, prawda, bo to mam pamięć jak u niedźwiedzia ogon. I hyc, kyc, hic, kic, pobiegła w polankową stronę i tylko zatrzeszczały gałązki zielone. A hałabała stoi i myśli. Co tam będę za wiewiórką gonił bambożki, wypsuwał i o te dwa orzechy, co mi z wdzięczności przyobiecała, się dopominał. Pójdę lepiej i zobaczę, co się dzieje z bodźkiem, klekotaczem, bo już pewnikiem z zagranicy powrócił i na stodole baby saby klekoce. I poszedł krasnal, a w ślad za nim szła wiosenka panienka w wiosenkowych, konwaliowych sukienkach. Swój jareczką swą zaczarowaną, ptaszęcymi piosenkami rozśpiewaną. Na dzisiaj tyle, moi kochani, jeżeli chodzi o przygody hałabały. Zostało nam jeszcze kilka rozdziałów, więc za tydzień ponownie spotkamy się z naszym kochanym krasnalem hałabałą i jego przygodami autorstwa Rodzyny Krzemienieckiej. A teraz zapraszam Was na kolejną bajkę ze świata. Przypominam, że czytamy różne bajki
ze zbioru Bajki Świata, wydane przez wydawnictwo Arti. Dobroć wynagrodzona. Rybak Mint i jego żona Aja nie mieli dzieci. Żyli jednak szczęśliwie w małym portowym miasteczku na krańcu świata. Pewnego dżdżystego dnia rybak wybrał się na połów, ale w sieci ku swojemu zdumieniu zamiast ryb znalazł dorodne, kremowe jajo. Rybak Mint ostrożnie je podniósł i wziął ze sobą do domu. Wręczył je żonie Ai, a ta położyła jajo na sianie w stodole. Po kilku dniach Aja ujrzała, że skorupka jajka pęka, a ze środka pyszczek wyściubia mały krokodyl. Aja nazwała maleństwo Pochmurek, gdyż urodziło się w deszczowy i mglisty poranek. Pochmurek był ślicznym krokodylim dzieckiem, lecz gdy podrósł, musiał żyć w wodzie. Aja przeniosła Podchmurka do rzeki. Co kilka dni Mint lub jego żona odwiedzali Pochmurka, lecz z czasem musieli pracować coraz więcej. Ponieważ byli już starszymi ludźmi, nie mieli siły na codzienne wizyty nad odległą rzeką. Pewnego dnia, gdy Mint poszedł zobaczyć się z Pochmurkiem, zamiast krokodyla w wodzie ujrzał młodego chłopca. Zdziwiony spytał go, czy nie widział tu krokodyla. Młodzieniec z uśmiechem odparł, że to on jest Pochmurkiem. Tyle, że postanowił przybrać ludzką postać i pomóc na starość swoim przybranym rodzicom. Mint nie krył swego zdumienia, ale i radości. Pochmurek z dumą wyręczał swych rodziców w codziennej pracy, a starsi państwo mieli trochę wytchnienia. We trójkę rodzina żyła szczęśliwie do końca swych dni. A gdy przybrani rodzice zmarli, Pochmurek poszedł nad rzekę i już na zawsze przemienił się w krokodyla. Wydawać by się mogło, moi drodzy, że ci państwo, Rybak Mint i jego żona Aja, nie mieli za wiele szczęścia. Zapewne bardzo chcieli mieć dzieci. Bardzo chcieli stworzyć szczęśliwy, radosny dom, w którym oprócz tego, że oni dwoje będą się uśmiechali i będzie im razem dobrze, żeby dookoła nich biegały dzieci, żeby w przyszłości mogły też im pomagać. Niestety, czasami tak się zdarza, że mama i tata nie mogą mieć dzieci. Nie dlatego, że nie chcą, ale z różnych innych powodów. Ale w swoich sercach kochają każde dziecko, które zechce zostać ich dzieckiem. I dlatego, mimo wszystko, możemy ich nazywać mamą i tatą. Kiedy tacy mama i tata, którzy nie mogą mieć własnych dzieci, zapragną bardzo dać szczęście innemu dziecku, mogą na przykład dać szczęście i życie, nowe życie, inne życie, lepsze życie dzieciom, które na swoich nowych rodziców czekają w domu dziecka. Dom dziecka to jest takie miejsce, do którego trafiają dzieci, które na przykład z jakichś powodów straciły swoich rodziców i nie mają rodziców. W domu dziecka mieszkają też dzieci, którym z jakiegoś bardzo trudnego do rozwiązania
problemu mówimy odebrano prawa rodzicielskie. To znaczy, że na przykład nie potrafili zapewnić dzieciom tego, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwa, jedzenia, picia, własnego kontu. Nie potrafili dać im tyle szczęścia, ile jest im potrzebne. I takie dzieci czekają na swoich nowych rodziców. Dla dzieci z domu dziecka jest to też bardzo trudne, bo większość z nas, mimo że byliśmy tacy bardzo, bardzo, bardzo malutcy, gdy się urodziliśmy, większość z nas w sobie, w środku pamięta, że byliśmy w jakiejś rodzinie, że była mama, która nas urodziła. Skoro się urodziliśmy, skoro mama nas urodziła, to musiał być też jakiś tata. I mimo, że byliśmy wtedy bardzo, bardzo malutcy, to takie informacje są zapisane tu w środku, w naszych sercach, w naszych dopiero rozwijających się bardzo intensywnie przez pierwszych kilka lat myślach o naszym mózgu. Jest taka informacja, że mamy być szczęśliwi i mamy być kochani, mamy być bezpieczni i mamy do tego prawo. Każdy z nas, niezależnie od tego, jak wyglądamy, niezależnie od tego, czy umiemy jeździć na rowerze, czy umiemy pstrykać palcami, niezależnie od niczego, od wszystkiego, każdy z nas, każde dziecko, każdy dorosły, wszyscy ludzie mają prawo do tego, by czuć się bezpiecznie, by czuć się kochanymi i by znaleźć swoje miejsce gdzieś, gdzie będzie im dobrze. I tak troszkę było z Mintem i jego żoną Ają. Oni nie poszli do domu dziecka, ale tak się zdarzyło, że pewnego razu Mint wyłowił z wody jajo. W jaju znajduje się małe zwierzątko. W zależności od tego, o jakim gatunku zwierzęcia mówimy, takie małe zwierzątko znajdzie się w jajku. Wiecie na pewno, że z jajka wykluwają się ptaki. Kurczaczki, kaczuszki, wróble, bociany, wszystkie ptaki. Ale też niektóre zwierzęta, takie jak na przykład krokodyle czy jaszczurki, również wykluwają się z jaja. Z jaja wykluwają się również żółwie i kilka innych zwierząt. Jajo, które znalazł Mint w swojej sieci, było jajem krokodyla. Okazało się, że to jajo było zaczarowane. Z pewnością była w nim jakaś magia. Jajo też chciało być szczęśliwe, tak samo jak każdy człowiek. I jajo krokodyla trafiło do bardzo dobrych ludzi. Do Minta i jego żony Ai. Do rodziców,
którzy nie mieli swoich własnych dzieci, ale bardzo ucieszyli się, kiedy wykluł się mały krokodyl. Dopóki krokodyl mógł mieszkać z nimi w domu, opiekowali się nim, dbali o niego, a kiedy musiał już wyprowadzić się do rzeki, tam gdzie żyją krokodyle, Mint i jego żona odwiedzali go. Mimo że rzeka była daleko od ich domu, odwiedzali go, mówili do niego, karmili go, kochali go. Pewnego razu, gdy po dość długiej nieobecności pojawili się rodzice nad rzeką, zamiast krokodyla, którego nazwali Pochmurkiem, ponieważ urodził się w pochmurny dzień, zamiast krokodyla ujrzeli młodego chłopca, który powiedział, że to on jest Pochmurkiem. I specjalnie po to, żeby im pomóc, żeby pomóc im na stare lata, żeby pomóc im i także ich uszczęśliwić, zmienił się w chłopca. I pomagał im aż do chwili, kiedy Mint i Aja musieli odejść z tego świata i umrzeć. Wtedy Pochmurek pochował swoich rodziców. Pewnie było mu smutno. Ale postanowił ponownie zmienić się w krokodyla. Wrócił do swojej poprzedniej postaci, ale zobaczcie, jakie to jest piękne. Dał Mintowi i Ai tyle szczęścia. Stał się ich prawdziwym dzieckiem. I sam również był szczęśliwy, ponieważ Mint i Aya pokochali go. Sprawili, że czuł się bezpiecznie i czuł się kochany. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Bardzo się cieszę, że takie bajki jak ta również możemy czytać na poczytajkach. Mam nadzieję, że wy jesteście szczęśliwi, że jesteście kochani, że sprawiacie szczęście waszym rodzicom, waszej rodzinie, ale także, że to wy dajecie szczęście innym i że sami w środeczku, w swoim sercu jesteście szczęśliwi i chcecie, żeby tak było. Mam nadzieję, że kiedyś także wy będziecie mogli zostać rodzicami i że będziecie kochać, będziecie dawać szczęście, a dając szczęście, otrzymacie je w zamian i że wszyscy będziecie czuli się bezpiecznie, bo to naprawdę bardzo, bardzo ważne. To koniec na dzisiaj, moi kochani. Mam nadzieję, że dzisiejsze historie podobały wam się. Do hałabały i baśni ze świata wrócimy w przyszłym tygodniu. Zapraszam was serdecznie w kolejny czwartek o godzinie 18:30 do pomysłowego kufra. Zobaczymy się ponownie na wizji. Trzymajcie się. Pa, pa!